Cześć, tu Karolina Pytlarz. Witam Was w trzeciej edycji kartkowego YouTube Chłopa, gdzie czeka na Was mnóstwo wspaniałych nagród od naszych sponsorów. Wystarczy zasubskrybować wszystkie kanały i zostawić po sobie ślad w komentarzu. Pokażę Wam, jak wykonać kartkę sztalugową z elementem pop-up. Będę pracować na bazie rzeczy z papieru. Mam też taki pasek właśnie do wykonania tego elementu pop-up. Papier z kolekcji Słodko-Gorzkie Wzgórza firmy Craft O'Clock. Tutaj też również napisy. Mam też elementy dodatków z Junk Journala i wykrojniki z Actiona, większy i mniejszy. I ramkę właśnie z filigranek. Docinam sobie papier do środka na 13,5 na 13,8 cm, a zewnętrzny na 13,8 na 13,8 i wycinam sobie na środku dziurę właśnie z tym większym wykrojnikiem i w bazie też, żeby powstało nam takie okienko i zaznaczam sobie, żeby pokrywały się te dziury i papier idealnie do siebie pasował, żeby brzegi były równe. Wycinam. I biguję na 6 cm. Ja mam z centymetrami bigownicę, więc musicie to sobie przeliczyć, jeżeli pracujecie na calach. I przecinam w tym samym miejscu papier, żeby on się fajnie właśnie zginał. Nie będzie tego widać, a po prostu lepiej będzie się zginął na bigowaniu papier. I z tych kwadratów, które wycięłam, wycinam mniejszy kwadrat i sklejam razem, żeby było twardszy ten środek. I tutaj pokazuję Wam, jak zbigowałam właśnie ten mechanizm pop-up. I tutaj są bigi, o ile bigów bigowałam, żeby po prostu nam się to zgadzało. I będę to teraz sklejać. Nie wiem, pewnie istnieje już taki pop-up, ale ja go tutaj sobie jakby na własnej skórze testowałam, żeby on pasował. Żeby nam się to fajnie unosiło i pracowało. Wykonałam kilka prób i tutaj na takim szerszym pasku Wam pokazuję, jak to właśnie wygląda, żeby to było lepiej widoczne. I powstaje nam właśnie taki mechanizm, który właśnie się unosi do góry. Tutaj zaznaczam Wam właśnie też, gdzie kleić, bo no, żeby ta ruchomość była zachowana. Bez tego nasza kartka nie złoży się tak jak bym chciała. I przecinam sobie tekturkę, bo myślałam, że może zużyję też ten dół. Embosuję pudrem ze Stamp & Dose, ze złoto-czarnymi drobinkami. No i właśnie tak widzicie, jak to będzie wyglądać. Tutaj ta tekturka skojarzyła mi się z taką bramą do zamku. Fajnie wygląda ta koronka tutaj, więc wykorzystałam. I ta kartka też tak naprawdę powstała z jednego arkusza papieru, bo tutaj to widzicie, jak wycinam jeszcze właśnie te resztki, jakby z tych resztek, które mi zostały po docięciu papieru. I elementem zatrzymującym tą kartkę sztalugową też, ten pop-up, będzie chipboard również z Craft O'Clock. Z tym rycerzem też taki sam akurat udało mi się znaleźć. Wycięłam tam dziurę, żeby to fajnie tam wchodziło do tyłu, żeby rycerz się nie zginął przy zamykaniu kartki.
I docinam sobie tak od ręki takie paski właśnie, które będą imitować mi jakieś pagórki i budować właśnie przestrzeń w tej kartce. Zrobi mi to fajne takie warstwy. I kartka będzie właśnie bardziej przestrzenna. I naklejam elementy, które wycięłam. Tutaj taki zamek i rycerz. Tego rycerza sobie podkleiłam i wycięłam jeszcze raz w papierze, żeby też właśnie był twardszy. Będzie to kartka taka chłopięca. Ja tutaj myślałam właśnie o jakimś dniu dziecka, albo po prostu dam ją właśnie synowi, który uwielbia moje kartki i na pewno się ucieszy. Jeszcze ten puder z Stampin' Dolls, on jest taki gruboziarnisty i ja go nie zgrzałam, tak, nie stopiłam do końca, dzięki czemu na tej tekturce uzyskałam taki efekt trochę rdzy, takich granulek i bardzo fajnie to też wygląda. Tutaj buduję sobie warstwy, żeby ten zamek nie wisiał w powietrzu, dlatego robię mu właśnie górki takie. I tego rycerza też to naklejam na dystansie. Żeby minimalna przestrzeń między tymi papierami była. I tutaj mi to tak trochę opada jakby. Dlatego nakleiłam jeszcze jeden taki paseczek papieru, który będzie działał na zasadzie takiego klipsa. Że to tak wejdzie i tak kliknie, że będzie trzymał ten papier i nie będzie to opadać, będzie to fajnie wyglądać. I tutaj używam resztki z tych ramek, które mi powstały. I z tego też zbuduję takie pagórki. I to już naklejam bezpośrednio jedno na drugie, żeby nie było za dużo też tam tych warstw, żeby kartka w miarę fajnie się też zamykała. I tutaj przycinam właśnie na kształt takiego pagórka. Wieżę i rycerza przyklejam na dystansach, bo ten chipboard, który to przytrzymuje i tak jest gruby, więc myślę, że spokojnie to tam nie będzie przeszkadzać. Kartka ogólnie i tak, jeżeli bym komuś ją wręczała,
Dodałabym do tego na pewno pudełko, żeby nic się nie uszkodziło. Tam była taka dziura troszkę z tego wycięcia, więc też ją przesłaniam jeszcze jedną jakby warstwą pagórka. Takie wzgórza właśnie zamkowe, więc skojarzyło mi się właśnie z takimi pagórkami. I tutaj zauważyłam, że jest trochę nierówno, więc docięłam też z jednej strony. I tutaj właśnie było pokazane, jak to klika, jak to tam zachodzi. Dodaję również napisy, jako właśnie, że to jest kartka dla dzieci, dla dziecka. Szukałam takich jakby bardziej motywujących słów. I tutaj jest: w tobie jest siła, a na tym tutaj będzie: liczy się dobra zabawa, właśnie jako tymi żołnierzykami, czy tam jako przebierańcy. Jakby się, no, dzieci się lubią przebierać, więc w tym sensie myślałam. No i tutaj tak jakby za bardzo było widać to, co jest na dole. I to tak średnio ze sobą pasowało po zamknięciu. Więc zdecydowałam się właśnie z tego zestawu Junk Journala wyciąć zamek i troszkę to jeszcze przesłonić, żeby nie było takie, ten tył nie był taki oczywisty. I jednak był taki element zaskoczenia bardziej. Ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to oczywiście można to tak zostawić. I tutaj dodaję drugi napis. I nie chciałam dodawać cekinków. Jakoś tak nie bardzo mi tutaj pasowały, więc tylko pociągnęłam woskiem po tych warstwach, żeby gdzieniegdzie ten błysk jednak się pojawił. Fajnie to właśnie wygląda, szczególnie przy łączeniu papierów. Fajnie ten wosk się osadzał. I zaznaczał te warstwy. I tak prezentuje się kartka. Właśnie tak, jeżeli bez tego bigowania, bez tego elementu sztalugowego,
to kartka będzie właśnie pracować w ten sposób. Też myślę, że fajny efekt to będzie dawać i tak to wygląda. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu wszystkich kanałów i zostawieniu śladu w komentarzach. Dajcie koniecznie znać, czy spodobała się Wam moja wersja kartki, co o niej myślicie. No i w tym filmie to wszystko. Zapraszam również na pozostałe moje filmy i do usłyszenia. Cześć!